Chwała żołnierzom wyklętym, chwała bohaterom. Chwała bohaterom. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, gdy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Szanowni zebrani, drodzy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Janusza Korczaka w Więcborku, szanowni nauczyciele, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku. W 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 1 marca Świętem Narodowym, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziś wspominamy tych, którzy mimo upadku nazistowskiego okupanta nie złożyli broni. Wspominamy tych, którzy pomimo ogłoszenia przez aliantów w 1945 roku końca wojny mieli świadomość, że dla Polski walka nadal trwa. Oto w warunkach pokoju nasz kraj został zniewolony przez bolszewicki reżim. Żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji wojskowych dzielnie walczyli z sowiecką okupacją. Przez ówczesne władze, okrzyknięci bandytami, faszystami, zostali wyklęci. Wielu z nich, tak jak kapitan Emil Cupryś, nad którego mogiłą stoimy, za wolność i niepodległość ojczyzny zapłacili najwyższą cenę. Oddali własne życie.